wszystko, co nas łączy. Radio Wilno. Program literacko-muzyczny Okienko Liryczne. Serdecznie witam szanownych słuchaczy Radia Wilno. W studiu Teresa Markiewicz. Zapraszam na kolejną edycję Okienka Lirycznego, którego gościem jest wileński poeta i pisarz. Autor wielu wydań książkowych, w tym przewodnika literackiego Wilno i okolice. Doktor nauk humanistycznych, wykładowca na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym, członek Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, redaktor i założyciel strony literackiej Pegas, w dodatku tygodnika wileńszczyzny Rota, współorganizator kawiarenek literackich w Muzeum Władysława Syrokomskiego w Borykowszczyźnie, wilnianin Józef Szostakowski, laureat wielu nagród, w tym nagrody imienia księcia Gedymina za innowacyjność, a za aktywną działalność jest nagrodzony Kawalerskim Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień dobry, panie Józefie. Dzień dobry. Muszę tylko pewne sprostowanie. Rzeczywiście kilkanaście lat poświęciłem Uniwersytetowi Pedagogicznemu, kształciłem młodzież, wykładałem literaturę staropolską, historię i kulturę Polski, wykładałem język polski jako język dokumentów dla historyków. W tej chwili jestem już, nie ukrywam, na emeryturze i to mi daje coraz więcej czasu do takiej działalności społecznej. Przed 10 laty w dodatku tygodnika Wileńszczyzny Rota po raz pierwszy ukazała się strona literacka Pegas, co było swego rodzaju długo oczekiwaną deską ratunku dla tych, którzy piszą i tworzą. Strona Pegas nareszcie przyjęła na swoje lamy twórczość autorów z wileńskim rodowodem. Dotychczas wiersze na lamach polskich pism ukazujących się na Wileńszczyźnie były zamieszczane bardzo rzadko. Co prawda, niekiedy w Kurierze Wileńskim okazywała się strona literacka, jednakże strona literacka w Kurierze raczej służyła, a być może i nadal służy, do propagandowych chwalb, częstokroć na zamówienie żadnych rozgłosu i sławy. Panie Józefie, pan jako poeta, redaktor, wykładowca, nie chciał pan pogodzić się z takim stanem rzeczy i dlatego być może przed 10 laty ukazała się strona literacka Pegas w dodatku Rota. No, ja muszę powiedzieć, że ja nie jestem wojownikiem. I uznaję zasadę zło dobrem zwyciężej. Ale jeżeli teraz mówić poważnie, to właściwie lat 15 temu może, kiedy byłem bodajże na warszawskiej jesieni poezji, pisarz, dziennikarz, bardzo zasłużony człowiek dla Litwy, bo przecież wydał antologię wileńską siedmiotomową z udziałem między innymi Wojtka Piotrowicza, wspaniałego naszego wileńskiego poety, pisarza. Właśnie pan Romuald Karaś mówi: Józku, słuchaj, a dlaczego ci się nie zająć młodymi piszącymi osobami? Ja głęboko wziąłem to do serca. Gdzieś 5 lat może myślałem, jakoś tak nie, pewnie nie intensywnie, a 10 lat temu postanowiłem swoje umiejętności w języku polskim, redaktorskie, troszeczkę umiejętności twórcze, poetyckie zastosować. Zacząłem rzeczywiście redagować Pegas, mając na względzie, że literatura tworzona na Litwie w języku polskim jest oczywiście część dorobku literatury litewskiej, no bo mieszkamy na Litwie, jesteśmy obywatelami Litwy, ale także część dorobku literatury polskiej. No, ja tylko chcę przypomnieć, że funkcjonują litewscy poeci w Polsce i przypomnę tutaj Alicję Rybałko, obecnie mieszkającą w Niemczech, która jako pierwsza przetłumaczyła na polski tomik wierszy Puńszczanina, mieszkańca Puńsku, bardzo dobrego poety litewskiego, piszącego oczywiście po litewsku, ale obywatele Polski, Sigitasa Birgialisa. Ja, przed oczyma stoi mi aktywność litewskiej imprezy Poezja z Pavasaris i kiedy mówię swoim przyjaciołom polskim, że w trakcie tej imprezy odbywa się około 140 spotkań na całym świecie, od Brukseli, po Irlandię, Niemcy, to oni jakoś nie uświadamiają sobie tę pracowitość Litwinów. W tym
5 spotkań w Polsce, między innymi w seminarium duchownym w Świetlicy Litewskiej, między innymi spotkania w Puńsku, między innymi śniadania na trawie w Łazienkach w Warszawie, między innymi w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Nasi przyjaciele, bo tak, bardzo serdecznie mówią o Litwinach mieszkających w Polsce, bo są mniejszością narodową, podobnie jak Polacy na Litwie są mniejszością narodową. Oni wydają średnio rocznie około 10 książek. Proszę Państwa, pomarzyć nam przy naszej takiej liczebności o właśnie takim wskaźniku i niech im Bóg darzy, niech piszą po litewsku w Polsce i będą częścią kultury i litewskiej, i polskiej jednocześnie. Jedno drugiemu nie przeszkadza. Dzięki Pegazowi, który miejmy nadzieję zakotwiczył na stale w tygodniku Wileńszczyzny, wyłoniło się sporo dobrych autorów, przeważnie wśród młodzieży, ale i nie tylko młodzieży. Ludzie twórczo nastawieni do życia spostrzegli i z wdzięcznością przyjęli wspaniałą możliwość zamieszczania swoich wierszy na łamach Pegaza. Panie Józefie, być może opowie Pan o korespondencji, która dociera do Pana jako wieloletniego redaktora i ukazuje się w Pegazie. Biorąc za podstawę łamy Pegaza, kogo by Pan chciał wymienić jako dobrze zapowiadającego się obecnie autora na Wileńszczyźnie? Jak często ukazuje się Pegaz? Ojej, takie obszerne pytanie, ale postaram się. No, w ciągu 10 lat, bo w końcu tego roku minie to 10-lecie istnienia Pegaza, on się ukazuje w dodatku numerowanym Rota, a z kolei Rota ukazuje się razem z tygodnikiem Wileńszczyzny, więc na pewno około 130 numerów wyszło w tym okresie. No, jeżeli spojrzymy na plon, to plon, proszę Państwa i proszę Pani, zawsze zostaje na białej kartce papieru. Ja bardzo cenię słowo drukowane, bo i w ogóle dzieło literackie, bo jeszcze Sarpiewski powiedział, że to, co widzimy za oknem, to, co jest realne w rzeczywistości, jutro może przestać istnieć. Przyjadą buldożery, przyjadą budowlańcy, na miejscu parku, na miejscu drzew zbudują dom ze szkla i betonu. Po 30 latach dom ze szkla i betonu zostanie rozebrany, coś innego zbudują, czyli świat realny jest no, taki tymczasowy, doczesny, proszę Panią, a świteś Mickiewicza jest wieczna. Prawie 200 lat temu napisany wiersz Balada Świteś dotychczas istnieje na kartach książki. Wyobraźmy sobie las, jedzie Mickiewicz jakąś bryczką, noc zatrzymuje się i jeżeli nocno przybliżysz się porą i zwrócisz ku wodom lica, gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą i dwa obaczysz księżyce. Bo świat w literaturze jest nieśmiertelny. Co powiedział jeszcze 400 lat temu Maciej Kazimierz Sarbiewski, urodzony zresztą w Sarbiewie, koło Warszawy, profesor, doktor, dwukrotny doktor, bo dwukrotnie obronił doktorat z filozofii i z teologii na Uniwersytecie Wileńskim. Pisał przecież po łacinie, nie po polsku, nie po litewsku, ani jednego wyrazu nie napisał w naszej językach, a przecież szczycą się Sarbiewskim i Polska, i Litwa, Horacy chrześcijański, mówią o nim tak. Dlaczego zrobiłem ten wstęp? Dlatego, że nieważne w jakim języku literatura jest pisana. Niedawno, będąc na dniach Wilna w Gdańsku, wziąłem do ręki tomik, jeden z tomików autorów litewskich, bo każdego roku w Gdańsku z okazji Dni Wilna w Gdańsku wydawany jest po tomiku litewskiego autora, tłumaczenie na polski. I jeden z tomików, już nie przypominam nazwiska autorki, wiersze zostały napisane po angielsku. Litwinka pisze po angielsku. Chwała jej za to. Ona od razu wchodzi na szerokie wody innych ludów mieszkających nie tylko w Europie, ale i szerzej, bo inteligentni ludzie teraz znają język angielski. I właśnie zostały te wiersze przetłumaczone na język polski. I pomyślałem, no kapitalna inicjatywa gdańszczan, litewskiego autora dać
po angielsku, nie pamiętam, czy tam były tłumaczenia na litewski, ale być może tak, i na polski. I z tego punktu widzenia uważam, że autorzy piszący na Litwie po polsku to bardzo dobra sprawa. Dobra sprawa z tego punktu widzenia, że chcemy, żeby obywatel Litwy, jeszcze raz podkreślam, obywatel Litwy był wykształcony, żeby tworzył razem z Litwinami kulturę, żeby nie był tylko biorcą kultury, ale także tworzycielem tej kultury, bo ileś można brać kulturę od innych, nic nie dając. My chcemy także dawać. Jeżeli chodzi natomiast o pani pytanie o autorów, no przede wszystkim teraz jest mail, teraz jest skrzynka mailowa, teraz jest adres i to utrzymuję przede wszystkim drogą poczty elektronicznej. No przede wszystkim trzeba dać młodemu człowiekowi nadzieję. Trzeba pokazać, że traktujesz go niekoniunkturalnie, że ciągle o nim pamiętasz. Trzeba się spotkać, trzeba pochwalić za te porównania, te epitety, te określenia, które są nowe, świeże i bardzo delikatnie, bo młody człowiek jest wrażliwy, bardzo delikatnie wytknąć to, co się autorowi nie spodobało, nie udało, bo zważmy, młody człowiek jest wrażliwy, może się trochę nawet wstydzi swoich wierszy. Przypomnijmy przecież Ludwika Kondratowicza. Wiersze zaczął podpisywać, swoje pierwsze wiersze zaczął podpisywać Władysław Serokomli, jest to pseudonim. Potem ten pseudonim przylgnął do niego i stał się właściwie Ludwik Władysław Kondratowicz w kulturze polskiej, a i litewskiej, w literaturze, w naszych literaturach, w naszej kulturze Kondratowicz istnieje pod nazwiskiem Serokomli. I wszyscy go znają, jak powiesz komuś w szkole czy szerokiej publiczności, że czytałem Kondratowicza, to zapyta jakiego, powie, takiego nie znam. A jak powiesz, czytałem Serokomli, a tak, to poeta romantyczny, można go zaliczyć do piątki romantycznych poetów okresu romantyzmu. No i jakoś tak idziemy powoli do przodu. Ja tylko chcę powiedzieć, że właśnie dzięki Pokazowi ukazały się co najmniej dwie książki spotkania Susitikimaj Sustreczy. To była antologia wierszy w ramach projektu międzynarodowego, antologia wierszy poetów mieszkających w rejonie wileńskim i poetów rejonu ośmieńskiego, między innymi w ramach tego projektu, a kierował tym projektem samorząd rejonu wileńskiego, to trzeba podkreślić, część pieniędzy wyznaczył samorząd, ale gros pieniędzy było na renowację Muzeum Serokomli, na wydanie tomiku, pochodziło z funduszu norweskiego, właśnie Norwegowie bardzo się troszczą o drewniane budowle, bo u nich też w budownictwie dominuje drewno i tam nie brali się pod uwagę, jakiej narodowości jest twórca. Tam byli Polacy, tam byli mieszkający na Litwie, mam na myśli w rejonie wileńskim, tam byli Białorusini mieszkający w Ośmianie. Co więcej, tam byli Litwini, którzy pracowali na terenie rejonu wileńskiego. Ja tu przypomnę Jelenę Garlauskienię, ja przypomnę Albertasa Skirialisa, ja przypomnę Neringę Rasiekajkę, Janusiawiczienię. Ich wiersze w takiej międzynarodowej antologii spotkania sustreci Susitikimaj ukazały się, a druga antologia to w Zakolu Wilni. Ona już była poświęcona całkowicie młodym twórcom od lat, no, chyba 16 po lat kilkadziesiąt, bo w twórczości to kiedy się ma 30 lat, też się uważa, że człowiek jest młody, młody twórca. Pani Józefa, niewykluczone, że częściowo zawdzięczając Pegazowi udało się panu także dokonać wyboru twórców wileńskich, których twórczość stanowi treść kilku antologii. Antologie ukazały się przede wszystkim zawdzięczając pana życzliwości oraz kompetencji zawodowych. W 2013 roku ukazała się antologia Susitikimaj Sustreczy Spotkania. W 2016 została wydana antologia wierszy młodych twórców w Zakolu Wilii, co nie tylko dla początkujących oraz mało znanych autorów jest bardzo ważne. Musimy zaznaczyć, że to jest ważne dla całego polskiego środowiska literackiego i ten fakt bardzo cieszy, ponieważ jak się okazało, wertując antologię na Wileńszczyźnie jest dużo utalentowanych ludzi, którzy swoją twórczość niekiedy przechowywali w szufladzie
olimpiadach nie było gdzie i komu ją pokazać. Częstokroć młodzi autorzy nawet rezygnowali z pisania wierszy, uznając, że nie są godni wydania. Prawdopodobnie kiedyś istniała sekcja polska, zarejestrowana przy Związku Pisarzy Litwy, tylko jej działalność była bardzo znikoma. Ponadto niewielu o niej słyszało. Panie Józefie, co pan powie na ten temat? Czy pan należał kiedykolwiek do tej sekcji? Nie, nigdy do żadnych zrzeszeń tak zwanych twórczych nie należałem. Ja tylko, co ja mogę powiedzieć? Nigdy nie należałem, prawdopodobnie nigdy nie będę należał. Po pierwsze, kieruję się dwoma zasadami. Właśnie dzisiaj, idąc do redakcji, pomyślałem, a właściwie po co ja, po co my to robimy? Bo na przykład Sławek Subotowicz, który lamie tę stronę gazu w Rocie, dodatku do tygodnika Wileńszczyzny, pomyślałem, że ani ja, ani on nie, od 10 lat nie bierzemy ani centa, a wcześniej ani litewskiego centa, teraz już europejskiego centa, bo mamy euro. Pomyślałem, że jak to fajnie, że wiele rzeczy można zrobić bez pieniędzy. W tym czasie nie myśli w ogóle, myśli się o sprawie, zrobić, wydać, poprawić wiersz. A jak się zaczyna myśleć o pieniądzach, ile za to otrzymam, to stop, to wszystko się kończy. A wracając do sekcji, ona jest założona, została założona w 1989 roku. Ja nawet nie pamiętam, kiedy ona została założona. Jak pisze Adam Bobryk w swoim pracy doktorskiej, ona została wydana w Polsce drukiem w 1989 roku. Ja, szczerze mówiąc, nic o jej pracy nie słyszałem. Także nie znam wyników i teraz jakieś stowarzyszenie jest pisarskie, również nie znam wielkich wyników. Naprawdę na ten temat nic nie mogę powiedzieć. Ja stawiam na, będzie przykro powiedziane, stawiam na to, co sam potrafię, na te rady, których mogę udzielić, żeby było wszystko jasne. Panie Józefie, nigdy pan nie stał na uboczu, gdy chodziło lub idzie o rozwój mowy ojczystej. Chętnie i absolutnie bez specjalnego wyczekiwania na pochwałę robi pan to, co serce poetyckie nakazuje. Promuje słowo polskie na Litwie i nie tylko w Pegazie. Od kilku lat współpracuje pan z Muzeum Władysława Serokomli w Borykowszczyźnie, gdzie nie tylko podaje ważniejsze fakty życiorysu znanego polskiego poety, ale udziela konsultacji w przygotowaniach odbywających się tam imprez. Bierze udział w kawiarenkach literackich, w których cyklicznie się odbywają prezentacje twórczości autorów wileńskich oraz wieczorki autorskie debiutantów. Jak często odbywają się kawiarenki literackie w Borykowszczyźnie i jakie jest w okresie tych kawiarenek? One odbywały się nie za często, mniej więcej 4 razy w ciągu roku, ale teraz mamy taki pomysł, żeby młodych twórców, nawet nie posiadających tomiki, po prostu łączyć, żeby to była łączona kawiarenka dwóch twórców. Oczywiście temu musi towarzyszyć muzyka, najczęściej skrzypce. Ja podpatrzyłem organizację takich kawiarenek w klubie literackim, Świetlicy Literackiej Związku Pisarzy Litwy. Tam pani Janina Rutkowska, wspaniały człowiek przede wszystkim. W Związku Literatów Litwy są wspaniali ludzie, powiedzmy to, i strasznie pracowici. Proszę sobie wyobrazić, że każdego roku wydawnictwo Związku Pisarzy Litwy wydaje ponad 70 książek. Przepraszam, jak mówią Polacy, mózg staje. Dlaczego? Bo oni są pracowici. Pracowici. Bo oni wiedzą, czego chcą. Mnie często pytają, za jakie pieniądze? A ja nie wiem, no, widocznie są oszczędni, może wiele robią na zasadach społecznych. Są pracowici. Jeżeli chodzi o kawiarenki, to oczywiście podkład muzyczny. I po to, żeby ludzie usiądą, napiją się kawy, herbaty przy pięknie nakrytych, gustownie nakrytych stołach. Jak przychodzi młodzież, to ona się uczy, jak serwować stół, gdzie ma leżeć łóżeczkę, jak musi być filiżanka stać, gdzie mają być postawione jakieś słodycze, jak się zachować przy stole. I oczywiście, żeby ludzie też porozmawiali. No, kawiarenki literackie, kawiarenka, bo nazywa się tak dlatego, nie wieczór autorski, bo to jest forma obcowania ludzi. Ludzie teraz właściwie nawet się nie komunikują, tylko smartfony, tylko SMS-y
i milczą. Potem mówimy, że nie rozumiemy młodzież, że młodzież jest jakby autyczna. Troszeczkę jesteśmy sami winni, bo nie pokazujemy młodemu człowiekowi, jak można ciekawie spędzić czas. Oczywiście najlepsza według niektórych jest zasmalcowana kanapa. Wygodnie leżeć do góry, włączyć telewizor i coś oglądać. W moim domu jest telewizor, ale już chyba od 5 lat nie oglądam. Ja korzystam z internetu. To jest kwestia wyboru. Kawiarenki są formą uszlachetniania człowieka. Szlachetny człowiek znaczy dobry obywatel. Wspominając o imprezach odbywających się w Borojkowczyźnie i promujących słowo polskie napisane na Wileńszczyźnie, nie możemy pominąć też ważnej dla rodzimych autorów imprezy, która rokrocznie odbyła się w Borojkowczyźnie, a mianowicie Liry Syrokomli. Panie Józefie, poproszę wkrótce opowiedzieć o Lirze Syrokomli. Od kiedy zaistniała tradycja spotkań poetyckich w tym miejscu i dlaczego właśnie Muzeum Władysława Syrokomli jest dogodną przystanią dla twórców wileńskiego słowa? No więc... To pytanie jest ciekawe i trudne z tego powodu, że jeszcze w latach 70., kiedy Litwa była zniewolona przez reżim sowiecki, mimo wszystko jakiś kaganiec wolności istniał, oczywiście wolności kontrolowanej, ale dom, w którym obecnie znajduje się muzeum, w tym domu Syrokomli mieszkał. Od 1853 roku, właściwie do 1862 z przerwami, bo jak wiadomo, zmarł w Wilnie. I właśnie to trudno wyjaśnić, tylko chcę powiedzieć, że w latach 70. Biblioteka Rejonu Wileńskiego zaczęła organizować te spotkania na terenie biblioteki w Borojkowszczyźnie. Tam w jednym skrzydle była biblioteka, w drugim skrzydle była pokój pamięci Władysława Syrokomli, tam gdzie obecnie jest muzeum. Więc to jest zasługa biblioteki, centralnej biblioteki rejonu wileńskiego. Kiedy natomiast budynek został zrekonstruowany, no, 8 lat temu, to razem z biblioteką organizatorem zostało Muzeum Władysława Syrokomli w Borojkowszczyźnie i właściwie tak naprawdę to ten wielka część tego ciężaru organizacyjnego wzięła na siebie biblioteka. Każdego roku w końcu maja odbywają się Lire, impreza poetycko-muzyczna pod nazwą Lira Syrokomli. Nazwa też pochodzi z jego wiersza Lira, ty moja śpiewna, z czarodziejskiego drewna, zna ciebie wykonano, prawda? No i wówczas jest muzyka, wówczas są wiersze, w trakcie Liry Syrokomli odbywa się również jakaś kawiarenka literacka, w trakcie Liry Syrokomli, bo ona trwa cały tydzień, jest nieodpłatne zwiedzanie Muzeum Syrokomli. Ja muszę powiedzieć, że Syrokomla był takim ikoną litewskiego odrodzenia. Mało, że jest ojcem turystyki polsko-litewskiej, bo przecież pisze w połowie i wydaje w połowie XIX stulecia wycieczki po Litwie promieniu od Wilna. W 1989 roku, kiedy Litwa wybijała się na niepodległość, kiedy aktywnie działał ruch na rzecz przebudowy Sąjūdis, bo to akurat był ten okres, chcę tylko to podkreślić, zostaje przetłumaczona jego książka Wycieczki po Litwie promieniu od Wilna na litewski. Iškilas iš Vilniaus po Lietuvą i też inna książka wychodzi po litewsku, tłumaczenie na litewski z polskiego, Niemen od źródeł do ujścia, Niamonas no wiarksmiu iki życiu. Także dlaczego w maju? Dlatego, że w maju kwitną bzy, a jeszcze, że jest to miesiąc zakochanych. A w maju, kiedy jest człowiek zakochany, to najwięcej wierszy powstaje. Można to też tak trochę żartem ująć. Maj piękny miesiąc sprzyjający poezji. Mimo natłoku pracy, pan nie zapominał o pisaniu wierszy. Pana twórczość poetycka została zamieszczona w kilku antologiach, w tym w antologii Tysiąclecia Poezji Polskiej i jest przychylnie oceniana przez krytyków literackich. Mówią, że Józef Szostakowski to skromny, miniaturowy poeta, którego wiersze są wygodne do wchłaniania. W wierszach jest kondensacja myślowa oraz refleksje. Dzisiaj, korzystając z obecności szanownego pana Józefa Szostakowskiego, znanego wileńskiego poety, uprzejmie poproszę go o zaprezentowanie kilku wierszy. Panie Józefie, zapraszam. No przede wszystkim chcę powiedzieć, że udało mi się wydać, znaczy nigdy nie dążyłem do wydania tomików, ktoś inny mi wydawał, ktoś proponował. Pierwszy tomik Nie ucz się domu w Warszawie,
dzięki wspomnianemu już wydawcy Romaldowi Karasiowi się ukazał. On wydał pewnie półsetki naszych autorów w Bibliotece Wileńskiej. Taka seria ukazywała się Biblioteka Wileńskiej, również moje wiersze. Potem w 1994 roku, dwa lata później, ukazał się zbiorek moich wierszy Czerwone Gile i w tym samym roku w Berlinie wydano taki bibliofilski tomik wiersze z listów. I potem była długa przerwa. Co prawda ja zajęty pracą zawodową jakoś też zaniedbałem pisanie. Ja w ogóle nigdy nie starałem się wydać coś nowego, ale ostatnio, w ciągu ostatnich lat trochę się napisało i pozwolę sobie te nowe wiersze przeczytać, nie sięgając do nieopublikowanych starych. Dach. Złożę dłonie w modlitwie, potem rozsunę w trójkąt. Będzie to dach mego domu. Jednym ruchem uczynię kształt serca. Czuję pulsujący nadgarstek. To częstotliwość czułości ku Tobie. Nie słyszysz. Stąpamy. Nie słyszysz. Stąpamy różnymi ścieżkami. Jeżeli woda pamięta. Jeżeli woda pamięta, niech opowie o gwieździe wieczornej nad rzeką Liwiec, która kładła samotność do snu. O aniołach Rafalkach, przyfrunęli z Wilna, gdzie śnieg ma czystość oplatka i cudu. I o gwieździe porannej z odbiciem stóp naszych na mokrym piasku. Ta woda chroni pamięć śladów. Szanowni słuchacze Radia Wilno, usłyszeliście Państwo pierwszą część rozmowy, spotkania z szanownym gościem naszej audycji Okienko Liryczne, Józefem Szostakowskim, wileńskim poetą, pisarzem, naukowcem i aktywnym społecznikiem. Na drugą część, w której poeta zaprezentuje swoje wiersze, zapraszamy w następną sobotę, czyli za tydzień. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Okienko Liryczne. Spotkania z poetami wileńskimi, ze znanymi i z początkującymi. Czytanie wierszy przez autorów, popisy bardów wileńskich i kapel podwórkowych.